Nie spodziewałem się, że zainteresowanie tym muzeum będzie tak olbrzymie. To niesamowite, że ta idea, która się tutaj narodziła kilka lat temu, która została zrealizowana dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, dzięki władzom samorządu województwa podkarpackiego, że ona przyniosła tak efekt. Jest to placówka, o której się pisze i w naszym kraju, i pisze się w Europie, ale pisze się w Stanach Zjednoczonych, pisze się w Izraelu. Podobnie jak wcześniej Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, tak teraz także Muzeum w Markowej staje się symbolem prawdziwej, dobrej, wspólnej pamięci obu naszych narodów. Pamięci o bogatych, wielowiekowych dziejach Rzeczypospolitej Przyjaciół, która była dla Żydów ziemią Polin, i o silnej więzi solidarności łączącej Polaków i Żydów. Więzi, której nie zdołał złamać nawet terror i zbrodnie niemieckich nazistów. Jak przejeżdżam albo tu wejdę w to miejsce, to mi się przypomina 44 rok, 24 marzec, jak wymordowali Niemcy Ulmów. Aż mnie ściska w piersiach takie emocje, bo ja to przeżyłem na własnej skórze, tylko że przeżyłem to wszystko. Patrzę na to wielkie przesłanie prezydenta, które wynika z jego wystąpienia, z jego słów, które tutaj powiedział w kategoriach nawet pewnej formuły orędzia wygłoszonego, które powinno być dla nas takim drogowskazem, jak pokazywać, jak przedstawiać, jak wreszcie informować i edukować o tym wielkim dziele i wielkim wkładzie Polaków w ratowanie Żydów. I na koniec jeszcze raz muszę słowa prezydenta przywołać Andrzeja Dudy, który powiedział, że każdy, kto głosi, sieje nienawiść między narodami. Myślę, że między wszystkimi narodami na myśli miał tutaj prezydent. Każdy, kto głosi i sieje i w Polsce podsyca antysemityzm, depcze po grobie rodziny Ulmów, depcze po ich pamięci, po tym, co oni jako Polacy poświęcili, oddając życie za godność, uczciwość, sprawiedliwość i elementarny szacunek należny każdemu człowiekowi.